Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie, kochani Państwo, na mojej wróżbie z kart Tarota i Lenormanda. Jest tu dzisiaj jedna wróżba kolektywna, czyli nie ma żadnych grup do wyboru. Kochani, zapraszam Was do subskrypcji, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami. Zapraszam Was do lajkowania, oczywiście z kciuczkiem w górę. Zapraszam Was do komentowania, by zaznaczyć swoją obecność na moim kanale. Komentujcie, wysyłajcie mi smajliki, jedno słowo, jedno zdanie, Waszą historię. Piszcie, czy wróżba z Wami rezonuje, kochani. Oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które możecie nabyć u mnie poprzez napisanie do mnie e-maila. Ja Wam oczywiście odpowiem o wszystkich warunkach takich wróżb. Zapraszam serdecznie. I teraz wylosuję dwie karty Tarota. Jaki jest problem teraźniejszy? Jaki problem ważny jest aktualnie? I jak potoczy się ten problem, jak wyjaśni się ten problem wkrótce? Dobrze, więc mamy już karty Tarota. I teraz, kochani, zaczynamy. Problemem, który jest teraz, królowa kielichów. Jakaś miłość, zakochanie. Być może zakochałyście się, zakochaliście się i no, toniecie w emocjach, w uczuciach. Zobaczmy, kochani, z kart Lenormanda. Tak, nowy początek jakiejś miłości. Wow, jakaś osoba tutaj ukochana, która jeszcze jest niezdecydowana, ale otworzy się tutaj szansa na związek, kochani. Chodzi o związek, o uczucie, o nową miłość, o nową relację. Chodzi o nowy początek, tak? Być może nawet zajście w ciążę, planowanie dzieci z tą osobą. Chodzi tutaj o osobę ukochaną, która jeszcze nie jest owszem zdecydowana, tutaj jeszcze ma dwie drogi, jeszcze nie podjęła decyzji, ale otworzy się na Was, otworzą się nowe perspektywy, nowa próba, nowa szansa, nowe rozwiązania tutaj, jeśli są jakieś problemy związane z niezdecydowaniem tej osoby dla tej relacji. Zobaczmy, co wydarzy się wkrótce. Siedem buław. Siedem buław mówi o tym, kochani, że macie nie walczyć za wszelką cenę o tą osobę ukochaną, jeśli nie musicie. Czekajcie, bądźcie w dobrej pozycji. Brońcie swojego szczęścia, swojej pozycji, swojego komfortu. Bądźcie szczęśliwe, szczęśliwi i nie walczcie za wszelką cenę. Tylko czekajcie, odczekajcie, obserwujcie, jak sytuacja się tutaj rozwinie. Nic na siłę i nic pod przymusem. Tak, ta osoba przyjdzie, wróci, namyśli się, ponieważ chodzi tutaj o głębsze jakieś uczucia. Wyjaśni wszelkie sprawy. Ta osoba myśli o Tobie, ma głębsze uczucia do Ciebie i wróci, przyjdzie. Tylko musi się namyśleć, musi mieć siłę, ponieważ tutaj były jakieś straty, jakieś lęki. Ta osoba ma lęki przed relacją, ale chce wyjaśnić to z Wami, porozmawiać, przepraszam, porozmawiać, wyjaśnić wszystkie sprawy, wszystkie niesnaski i myśli o Tobie, chce wrócić do Ciebie, chce przyjść do Ciebie, chce być może zdecydować się na relację z Tobą. Mamy tutaj osobę ukochaną i osobę pytającą w ten sposób, którzy patrzą na siebie tutaj w tym obrazie kart. Więc już zerkacie na siebie i patrzycie w swoją stronę. Lada moment po pokonaniu jego lęków, po wyjaśnieniu spraw, zdecyduje się być może właśnie on na tę relację z Tobą. Tego oczywiście wszystkim zakochanym życzę. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam, by tutaj ta decyzja była oczywiście pozytywna dla Was, dla związku, dla relacji. Do usłyszenia już wkrótce.